Dzień dobry bardzo! Witam Was w kolejnym odcinku. Wczoraj, czyli 5 maja, obchodziliśmy po raz kolejny Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami i Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi. Kontynuuję mój cykl dotyczący, jak należy się zachować w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i tak się fantastycznie złożyło, że dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam Was! Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są chore psychicznie. Mają po prostu niższy iloraz inteligencji od przeciętnego i wolniej się uczą. Zatem jak należy traktować osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Zacznijmy od tego, że w swoim zachowaniu powinniśmy okazywać szacunek i godność dla takich osób. Nie powinniśmy traktować ich jak dzieci, zwłaszcza jeżeli mamy kontakt z osobą dorosłą. Pozwalamy im na to, aby samodzielnie podejmowali decyzje, ponieważ mają do tego prawo. Nasze wypowiedzi, ich tempo powinno być dostosowane do rozmówcy. Nie używajmy abstrakcyjnych pojęć, skomplikowanych terminów, używajmy za to prostego języka. Mówmy prostymi zdaniami, krótkimi, zwięźle i na temat. Ba, przecież tak można by komunikować się z każdym. Używać prostego języka. Po co przecież komplikować sobie życie? Może zdarzyć się tak, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie potrzebowała więcej czasu na podjęcie decyzji, na przykład w kawiarni, decydując się na kawę, którą chciałaby wypić, albo herbatę, albo ciastko, które chciałaby zjeść. Dlatego bądźmy cierpliwi, dajmy czas, aby spokojnie mogła podjąć tą decyzję, dokonać wyboru. Ok? No to fajnie. Może być tak, że osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi mają swój ustalony harmonogram, porządek, dlatego przebywając w nowych miejscach potrzebują więcej czasu na to, żeby się do nich zaadoptować, żeby zaznajomić się z rzeczywistością, przedmiotami, które je otaczają. Więc również dajmy im czas na tak zwane oswojenie się. Pamiętajcie o takiej jednej kluczowej zasadzie, takiej można by powiedzieć złotej zasadzie, którą należy stosować wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ona zawsze się sprawdza. Mianowicie, zanim pomożesz, zawsze zapytaj się, czy osoba tej pomocy potrzebuje. Jeżeli tak, to zapytaj, w jaki sposób możesz pomóc. Nie decyduj za nią i z góry zakładaj, że ona tej pomocy potrzebuje. I na sam już koniec chciałabym Was serdecznie zaprosić do obejrzenia serialu Down the Road, Zespół w trasie, który jest emitowany przez telewizję TTV. Ja Wam powiem, że szczerze, jak obejrzałam 2 odcinki, to zbierałam szczękę z podłogi. Jest to bardzo wartościowy serial i uważam, że warto go obejrzeć. Możecie się popłakać ze śmiechu i ze wzruszenia. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Ponownie zachęcam do subskrypcji i do oglądania i zaglądania na mojego Facebooka, Instagrama. Życzę Wam dobrego dalszego tygodnia, uśmiechu, radości. Do zobaczenia za 2 tygodnie w środę o 20:00. Cześć!